Wow! Ale Milak spierdolił początek. Tak czy jak... Hej, cóż, bardzo się w pierwszym odcinku serii Dragon Ball Super Budokai Tenkaichi 3. Tak, jest to mod do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, który chciałem już nagrać dawno temu, ale dopiero niedawno wyszła taka mega ultra zajebista wersja. A że z jakieś... półtora roku żadnych gier poza walkami online na kanał praktycznie nie nadawałem, no nie licząc streamów, więc mi się wydaje, że to będzie dobry motyw na powrót do dawnych gameplay w moim stylu. Tak czy siak, nie ma tu story moda, od razu mówię, w tej wersji. Tutaj story moda czy jest, ale jest tak pobugowany, jest tak dziwnie zrobiony, że to jest taki... Nie nazywam tego story moda, a nazywam tego rozpierdol modem, więc rozpierdol moda pokażę wam przy innej okazji, czy to kiedyś na jakimś streamku czy coś. Jeżeli jakiś streamek jeszcze kiedyś na tym kanale pojawi. A tak czy siak stwierdziłem, że stworzę tutaj własną fabułę. Własną fabułę, co mam tutaj... Co mam tutaj oczywiście na myśli. Będziemy jechać w fabułę z Dragon Ball Super taką z głowy, tylko sam będę ustalał walki po prostu. Na początku pamiętajcie, na początku tam się smażył chyba Goku na poziomie sesji od God z wirusem. Oczywiście troszkę tu utrudnimy, chociaż tej walki normalnie z botami są dość... dość trudnawe, nie są one takie proste jak w zwykłym Budokaju, bo te postacie zostały naprawdę ładnie zboostowane. Więc dobra, weźmy sobie na pierwszą tutaj naszą postać Vegetę. Vegeta wtedy miał tylko Super Saiyana i Super Saiyan 2. Zobaczcie, tu macie transformację dalej, ale dzisiaj nie będę ich używał. Wezmę od razu wersję na Super Saiyanie, żeby się nie transformować, żeby mnie kuźwa nie korciło. A na drugą postać wezmę sobie chyba... nie wiem właśnie, czy pierwsze jeszcze jakieś inne postacie, więc wezmę sobie Quartona. Znaczy Krillana sobie wezmę na skórce pierwszej, bo nie jak tutaj te skórki akurat wyglądają. No i wezmę sobie Goku w wersji od razu z SSJ Godem, żeby było już tak klimatycznie. Po co wziąłem tego Krillana, nie pytajcie. A za przeciwników starożytnego weźmiemy Beerusa i żeby nie było za łatwo, wezmę jeszcze Whisa. Jest 3 na 2, wziąłem sobie jednego na zabezpieczenie, bo jest to odcinek i jak tutaj wypierdolę salto nagrywając to, też prawdopodobnie będzie mi się chciało tego włączyć i zwyczajnie nagrywać jeszcze raz. Więc gdzie jest Whis? Beerus był, gdzieś tu powinien być jeszcze Whis, chociaż istnieje duża szansa, że Whisa mam nieodblokowanego, bo tutaj te postacie trzeba odblokowywać, a że story mod jest tak epicko zbugowany, to jest to tak troszkę zajebiście, zajebiście niemożliwe. Halo, halo, czy jest Whis? No generalnie nie ma pedała, więc uznamy, że jednak będzie sam Beerus, albo żeby nie było za łatwo, to weźmiemy jeszcze Champę. Troszkę spersonalizujemy tą fabułę Dragon Balla. Powiedzmy, że wtedy jak Beerus przybył sobie na ziemię szukać tego swojego tam Super Saiyana Goda, to przy okazji zabrał ze sobą Champę. Trzeba przy Champa, no bo Champa, wiecie, gruby, też chciał jedzenie odwiedzić. W temacie tej Ultimate Battle, znaczy nie, opening drugi Dragon Ball Super, śpiewany po latynosku, po brazylijsku jak to woli. No jakby to był stamtąd teraz rozwojem wytywał wokalisty, ale stąd to nie jest. Okej, muszę znaleźć tą mapę, to było w jakimś mieście, więc jakieś miasto wypadałoby wziąć na bitwę, chociaż tutaj... O, jest! Jest, nawet bardzo dobra mapa, tylko nie zmieniłem muzyczki, mogę zmienić tą akurat muzyczkę, a jeszcze co mogę zrobić? Mogę jeszcze podłączyć sobie słuchawki przed nagrywaniem, byłoby lepiej. I chyba to teraz zrobię, bo możliwe, że macie lekki przester. A ja oczywiście dbam o swoją widownię i nie chcę, żeby oni mieli jakieś tam przestery w tle. Wow, z tą muzyką jest świetnie. I ta mapa jest całkiem nawet dobra, mi się daje, jak moderzy sobie poradzili. Zaczynamy od Vegety i mamy walkę z Beerusem, okejka. Teraz muszę się wczuć, szło całkiem dobrze i muszę też sprecyzować znać ustawienie tego emulatora, bo kiedyś zupełnie mi lepiej działa, jak nagrywałem odcinki, teraz tak troszkę momentami klatkuję. To podczas odcinka jeszcze nie jest to widoczne, ale tutaj jeszcze w grze mam to lekko widoczne. Dobra, trudno, spokojnie jak na wojnie, kontynuujemy walkę. Jak widzimy też, względem zwykłego Budokaja poszła taka epicka zmiana, jaką jest, nie wiem czy idzie HP. W normalnym właśnie, w normalnym Budokai Tenkaichi 3 podczas zwykłego duel battle mieliśmy po 3 paski życia chyba tylko i te walki były dość krótkie względem właśnie, względem oczywiście walk ze story moda. Tutaj to poprawili, bo prawdopodobnie właśnie dlatego, że nie potrafią zrobić story moda takiego fajnego jeszcze moderzy, chociaż nie twierdzę, że jeszcze zrobią, bo ten mod jest cały czas aktualizowany, to postanowili widać dodać coś takiego. W sumie ten coś podoba, szkoda, że nie wziąłem covera z Ultimate Battle, chociaż Ultimate Battle jeszcze w tym nie będzie pasował. Ale powiem wam, napaliłem się, że się na nagrywanie tej gry. Chciałem to jakieś 2 miesiące temu, ale jakoś mi nie było po drodze po prostu to nagrać, tylko te walki przychodziłem z pracy, nagrywałem walkę ona i pak rzucałem, a teraz jakoś tak Vena wróciła. Okej, pierdyknijmy mu z fajny flasha, dostał gostek, dostał gostek. Zmienimy się na Krillana, ale mi się wydaje, że zmiana na Krillana będzie głupi pomysł w tym momencie, zwłaszcza, że on w Vegecie jeszcze nic nie zrobił.
Może bym tak troszkę zmienił fabułę gry i odpaliłbym Vegetą tego SSI od Goda, bo w sumie mogę to zrobić, Vegeta też ma tutaj SSI od Goda, zanim jakieś tutaj lajki Dragon Ball Super co obejrzeli tylko, a nie powiedzą, ale Vegeta przecież nie umiał tego czerwonego SSI od Goda, to zaraz wam powiem, ty kurwo jebano chuja wiesz, gdyż jeśli już ujdziesz w mandze, ten SSI od God się pojawił i powiem wam nawet, grał chyba istotną rolę, chociaż sam mangi nie czytałem, tylko tak wyrobkowo sobie przeglądałem czasem, jak na Facebooku się wyświetliła, więc też wam szczegółów nie powiem, ale podobno to osiągnął tak czy siak. Nawet Goku z tej formy jeszcze korzystał chyba podczas turnieju mocy, z tego co pamiętam, w jakimś tam odcinku. W sumie nie wiem, czy to w odcinku Dragon Ball Super wyjaśnianie, bo jeszcze pamiętam, jakim cudem oni się nauczyli tego SSI od Blue i czy ten SSI od Blue był świeższy tego SSI od Goda podstawowego. No, w sumie nie wiem, nie jestem jakimś tam gościem od fandomów Dragon Balla, więc do końca się na ten temat nie wypowiem, więc pokażę wam Ultimate Vegeta. Jest inny? Wow, był inny! Widzicie, ten Vegeta ma zmienione kombosy w ogóle na Super Saiyanie względem tego Vegety z podstawowej wersji, wiecie, bo Dragon Ball Super Saiyan 3 w podstawowej wersji Vegeta miał inne kombosy niż ten tutaj, bo też miał troszkę inną teksturę. Wiecie, co mi się podoba? Te włosy Vegety. Jak wiecie, w Dragon Ball Z, jak oni odpalali Super Saiyany, to takie intensywna złotość włosów była tylko podczas aury, nie? Jak nie mieli tej aury, to te włosy były takie typowe blond, tak wręcz bym powiedział momentami białe. I tutaj w tej grze to fajnie odzorowali, właśnie na przykładzie Vegety, i to wygląda świetnie moim zdaniem. I mi się właśnie te białe takie włoskie podobały. To pewnie animatorzy robili w Dragon Ball... Animatorzy w Toei Telenie, to z Namco Bandai, kurwa, Namco Bandai Toei Animation czy coś tam pewnie robili, tak by było wygodniej, ale efekt był dobry. No i okej, teraz mamy Champę, jak skoro mam Champę, to właśnie pokażę wam tego Goku na Super Saiyan Godzie, bo pokonałem Beerusa Vegetę, musiałem z te boty dostawać większy opór. Chociaż jak sobie walczyłem z Jirenem, to Jiren naprawdę ładnie mnie kopa, więc może być spoko. Sprawdźmy sobie ataki o Goku. Ma tutaj God Kamehameha, który nie chce się odbić do Kamehameha poza fajniejszą teksturą. Ale kombosy! Co jest fajne, to te kombosy postać, które są pozmieniane. Coś tam na Steamku mi Patryk Menel pierdolił, że to nie są nowe kombosy, tylko że to są... To są pozmieniane kombosy innych postaci, ale Patryk to patriota, chociaż chuj i pewnie w chuja mnie jak zawsze robi, więc... Wydaje mi się, że parę tutaj tych ataków jest po prostu nowszych i fajniejszych. Jak swoją drogą, tak się takie szczegóły tym Vegetą gra mi się lepiej niż tym Goku na SSI od Godzie, tak swoją drogą. Zobaczymy drugi atak z wychyloną gałką do góry. Dobra, mamy go tutaj, stąd. I High Speed Rush! High Speed Rush A! To jest zwykły Meteor Crush, który był wcześniej, chociaż może być tutaj troszkę zmieniony. Nie, to był zwykły Meteor Crush, tego... Bela miał Goku po całej wersji, na tej, która mogła się mieć decyzję 3 i na Super Saiyanie 2, czyli no tutaj się niestety twórcy nie wyśmielili, ale za chwilę spróbuję odpalić tego Ultimate, zobaczymy co ma na Ultimate. Ultimate pewnie będzie zajebisty, gdy pamiętam, wow, ale mu to blokowałem kumyć, rzęte peka. Co drugą, gram tyle w Budokaja, grałem tyle razy na kanapowych pojedynkach z panem Maćkiem Budokaja i to jest naprawdę jakieś dobre 10 lat gry w tą... 10 lat już dobre w tą gierkę, tak gram regularnie, bo ja do tej gry wracam często. I powiem wam, że nadal nie rozkminiam jak działa system tepeków w tej grze. Zawsze to jest tak kurwa na farta, wiecie, tepek, mówię, wszedł, o, ale zajebiście, wiecie o co chodzi. Dziwne to jest strasznie, ale to nie jednak takie, wiecie, takie losowe tepeki dodają, jakby nie patrzę, może powiedzieć, takiego smaczku w gierce, nie? Dobra, użyjemy tego teraz Ultimate'a, ale grę przymunię przez chwilę. I jest Super Genki Dama! Wow, Super Genki Dama było napisane tu po zwykłych kamerach. No to czyli Ultimate też nie za fajny, Ultimate też nie za fajny. Dobra, skoro jest tutaj Champa, to my czas może zmieńmy troszkę fabułę. Zróbmy zmianę na Vegetę i odpalmy nim SSI od Goda. Unik. No, jest Super Saiyan 2. Ale się mądrza muza, ale cepek musiał. To jest Super Saiyan 2? Tak, nie Super Saiyan 2, albo Ultra Super Saiyan, nie wiem. No, kombosy ma jak Ultra Super Saiyan, ale chyba to jest Super Saiyan 2, no nie wiem, może jest Ultra Super Saiyan, nie ma, zresztą teraz palę tego Goda, więc... Go God! I mamy Goda czerwonego, zobaczcie, teraz mamy Vegetę. Vegeta już na przykład dostał nowe komba, nie wiem, chyba twórcy tego moda bardzo lubili Vegetę, bo go lepiej zrobili niż Goku. Chociaż Goku na Ultra Instynkcie jest tutaj wyjebany w kosmos fajny. Dobra, pierwszy był Galik Ho, zobaczmy ten drugi atak z wykroną gałką. O, wow, dostałem w czambu, do stówę czy którego stolca, który szybko trafił. Strasznie ten Champa spamuje tymi swoimi atakami, normalnie właśnie tych ataków nie używał cały czas, a ten Champa strasznie kurwa spamoda aktywowanego.
Dobra, Speed Break Cannon! O, to jest zwykły Speed Break Cannon, który miał Vegeta na Ultra Super Saiyanie. A co mi się podoba, te ataki Vegeta, nie wiem czy widzicie to teraz. W momencie kiedy atakuje, o, patrzcie tutaj, ma te fajne dupować się do Vegeta takie proste ciosy. To są chyba jego kombosy z wersji na SSJ4, chociaż mogę się wcześniej też mylić. Ale jest naprawdę fajnie, lubię te właśnie takie typowe naparzanie na prosto Vegeta, bo takie kurwa charakterystyczne do postaci. Niech to jest jeden z najbardziej unbalanced techni w tej gierce. O. O, widzicie? I tutaj zmienili tą animację, dodali mu tam parę rzeczy do animacji, to było fajne. Gdzie wyładowanie do Vegeta ma, tak jakby kurwa był zmęczony, zawsze jak Vegeta już tam jest obity, to zawsze mu tak ręka jedna zwisa. Dobra, jest Max Power. Mam ostateczną bitwę, też mam Max Power, zacznę teraz lepiej rozegrać, to wygram, tak siak ja to wygram. Ale testujemy teraz testujemy Ultimate'a, ale go pierzemy po pysku, jak to finezyjnie i pięknie wygląda. Jeszcze ta czerwona aura Vegeta, szkoda, że nie wiem, zgoda nie było Vegeta. Dobra, podcięcie, pierdolnięcie i Ultimate'ik. Piękne zwycięstwo! Okej, to było na tyle w dzisiejszym pierwszym odcinku tej serii. Komentujcie, subskrybujcie, czerwonym magicznym guziczkiem z dzwoneczkiem i piszcie, jak wam się seria podobała. Cześć!